Siemaneczko wszystkim. Dzisiaj pogoniłem bez wędy, tylko zerwałem. No i ładnie pracują. Część zleciała, ze 20-30 siadło, weszło. Na jajka, na młode. A tamte śmigają. Całkiem. Będą tak chodziły, to nie będzie źle. Ładnie się trzymają w grupie. Latają. Z dobre 10 minut chodzą. Może ich za 70 lata. Jest. Watacha. Dobra, krótki film. Zbieram się. Jadę na montaż. Cały dzień roboty. Także jest co robić. Ogólnie ten tydzień będzie ciężki. Ale damy radę. I takie rzeczy się robiło. Także. Śmigają elegancko. Schodzi z nimi chyba 3 pocztowe. Moje niebieskie i ten groszek. Że fajnie chodzą, nie świrują. Dobra. Nie jest źle. Ciało jakieś niebieskie, czy to moje, czy obce, nie mam pojęcia. Może moja samica. Dobra, niech siadają. Chodź. Idę do siadania, to im. Chyba jakiś obcy siwy jest. No, widzę, że tak lata. Chodź. Chodź. Jedno niebieskie siadło. A drugiego nie widać. Dobra, nie ma czasu na pierdoły, trzeba lecieć. Dobra, krótki filmik, może jeszcze coś dogram, także pozdro. 19:20, takie cudo do mnie weszło. Samiczka na ładnym oczku z 21 roku, nie ma tipsa. Nie wiem, czy ktoś już jej, czy ktoś się ogolił z tipesa. Ma tylko numer telefonu. Zaraz zadzwonię. Zobaczymy, czy to gołąbek z lotu, czy po prostu skądś się przyleciał. Muszę zadzwonić. Ale gołąbek jest bardzo zmęczony. Na wskoku siedział. Ręką go zgarnąłem. Nie wpuszczam takich gołębi do gołębnika, bo później może być tragedia. Naprawdę ładna samiczka. ...476 oddział, 22 rok. Nie wiem, czy będzie widać. 0,476. Połowa. Ładny gołąb. Zaraz zadzwonimy. Zobaczymy, czy
właściciel potwierdzi, czy to jego gołąb, czy... Zobaczymy. Nie wiem, czy miała tipsa, ale nie ma już. Ma tylko numer. Dobra, pozdro. Gołąbek był tak zmęczony, że go ręką na podwórku złapałem. Nawet nie uciekał. Przy samej nodze nawet się nie ruszył. Nie chciał nawet lecieć. Taki był padnięty. Ale dałem już mu elektrolit, mu podałem. Niech się napije. Zobaczymy. Skóra i kość na nim. Rozmawiałem z właścicielem gołębia. Gołąb zaginął w zeszłym roku. Był wypożyczony w rozpód. Jest z bardzo dobrej linii gołębi Red Bullens. Właściciel powiedział, że chciałby go odzyskać. Odeślę. Nie powiem, że nie. Odeślę tego gołąbka, bo to nie moja branża. Powiedział, że jeżeli będę chciał, przyśle mi za to gołąbki. Ja oczywiście nie będę nikogo namawiał, żeby mi przysłał. Jeżeli będzie miał taką chęć odwdzięczenia się, na pewno nie odmówię. Mi nie zależy na tym gołębiu. Skoro jest dla kogoś bardzo wartościowy, niech po prostu ten gołąb wróci do właściciela. Wiem, czyj to jest gołąb, do kogo pojedzie, ale to nie jest ważne. Nie powiem po prostu, do kogo, czyj to gołąb jest pana X. O, i tak będzie najlepiej. Także. Bardzo zmęczona jest. Ledwo ona chodzi. Zobaczymy, czy ona przeżyje, ale myślę, że przeżyje, bo zaraz jej tu ziarek przyniosę. Dam jej jakiś elektrolit, żeby ona się troszkę wzmocniła. Ale naprawdę gołąbek jest. Gołąbek jest, panowie, śmietanka. Dobra, krótki film. Wrzucę to dzisiaj. Zobaczymy. Także, jak się podobało, skomentujcie, zlajkujcie. Dobra, pozdrawiam wszystkich serdecznie, hodowców, hodowczynie. I miłego popołudnia Wam życzę. Pozdro.